witam wszystkich. Więc moi drodzy, przelatując przez zadupia, lecąc opresorem, napotkałem się na coś takiego. Więc moi drodzy, zacząłem się zastanawiać, co ten biedaczek tutaj robi. Plus to, że mamy jeszcze tutaj krew i tak dalej, i tak dalej. Ale sam fakt, co ten biedak na cmentarzu tutaj robi, jedna wielka, duża niewiadoma. Skąd ten ziomal się tu wziął? Więc moi drodzy, jeżeli fajna ma mordę, jeżeli ktoś może wie coś na ten temat, to proszę mi dać w komentarzach, bo jest to troszeczkę podejrzane ze względu na to, że jak widać, mamy tu krew. Czyli tak by wychodziło, że ten biedak został zraniony i po prostu wykrwawił się na śmierć. Chuj wie, jak długo tu leży. Wyglądałoby to jak zombie krwawiące, ale sami widzicie, są ślady krwi, które prowadzą tutaj. Ja tam się nie pierdoliłem i pomogłem biedakowi przejść na tamtą stronę, bo niestety i tak już był martwy, więc postanowiłem, że go skremuję. No ale w każdym razie dziwna zagadka z tym typkiem. No, od razu lepiej wyglądasz, nie? No, też tak mówię. Więc moi drodzy, a teraz, no to jeszcze chwilę tutaj postoimy, pomodlmy się za biedaka. Amen. Nie wiem, może przyszedł na swój grób, albo chuj wie co. Nie wiem, szukałem w necie, nic nie mogłem znaleźć. Dobra. Więc moi drodzy, a teraz pokażę wam, jak tutaj się wiara glitchuje. No, żeby przyjmować pojazd od znajomego, będzie nam potrzebny mechanik. Dzwonimy do areny, poziom, warsztat. Sprowadzamy stamtąd pojazd. Jakikolwiek pojazd, który wjedzie do klubu samochodowego. Jak nam się zrespi już samochód, to standardowo wjeżdżamy do klubu. Dokładnie tak. Nic nie pomijamy. Normalnie pierwszym lepszym gównem wjeżdżamy. Może być to nawet pojazd z ulicy z nadajnikiem, też wjedziemy. Nie ma to żadnego znaczenia. I teraz moi drodzy parafianie, jak się odrodzimy już w środku klubu, wyrzuć nas z samochodu. To my wsiadamy z powrotem do tego samochodu. Wduszamy kwadrat, wduszamy tor testowy, czyli X, i wjedź w pojedynkę. I teraz, mój drogi, dobrze mieć znajomych, czyli Lestera, Martina i tych innych tam śmieci. Dobra. I teraz tak. Czekamy, kiedy się załączy wyścig. Znaczy, sorry, jaki wyścig. Kiedy się pojawimy tutaj. I teraz dzwonimy, moi drodzy. Ja dzwonię i wy też dzwonicie do Simonsa. Najlepiej. Będziemy się wkręcać na akcję. No i już tutaj wkręcamy się na akcję. I czekamy, kiedy przyjdzie komunikat. A w tym czasie ustawiamy się do wyjazdu. Więc, moi drodzy, uszykowujemy sobie na jedno kliknięcie na tego Simonsa akcję, gaz do dechy i w tym momencie wduszam X-a. X-a, 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 widzicie, nawet nic się nie zadziałało, ale
Mamy bum, 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 bum. Dobra, mamy takie bumbanie, wduszamy kółko X. Pojawił nam się, chuj wie co nam się w ogóle pojawiło. Pojawiliśmy się, zniknęliśmy, mamy czarny obraz. Czyli teraz zrespimy się z powrotem w klubie samochodowym. Z góry mówię, olejmy nasz samochód, gdzieś tam chuj mu w dupę, nie jest on nam potrzebny. Kierujemy się z buta do wyjścia. Nie do tego co ja tu, tylko od razu w prawo, znaczy w lewo i w drzewo. I kierujemy się do tego wyjścia. Dokładnie tak, i wypierdalamy stąd. Kabum. Jak odrodzimy się na zewnątrz, trochę długie jest to ładowanie. No z tym klubem są jakieś same lagi, kurwa. Jak odrodzimy się na zewnątrz, przez interakcję sprowadź pojazd. I teraz przez options wchodzimy na mapę, żeby zobaczyć, gdzie nam się pojazd pojawi. Żeby się nie wkurwiać. No i czekamy. Ok, pojazd nam się pojawił. I teraz tak, jedziemy do areny. Jeżeli nie orientujesz się bez mapy, no to pobłądzisz sobie trochę. Ja niestety miałem już tutaj do czynienia i nie pierwszy, nie drugi, nie dziesiąty raz jeździć bez mapy. No kurwa, zawsze zabawa. Oczywiście wy olewacie takie zabawy, więc będziecie używać więcej razy mapy i będzie dla was to trudniejsze. Teraz jedziemy do areny. Najlepiej brać arenę, nie żaden klub, tylko arenę. Żadnych klubów nocnych, tylko arena. To zawsze mi, jak sprawdzałem, za każdym razem mi to gówno wychodziło. To gliczowanie na arenie i polecam arenę. Jak to jedziemy do areny, wjeżdżamy na poziom warsztat, nie? Stamtąd sprowadzaliśmy pojazd. Nie musi być wcale garaż pełen pojazdów, a bzdury na resorach. Ja tam raptem miałem 5 pojazdów. Ok, arenę już widać i jak pojawi nam się ten komunikat, gdzie chcemy wjechać, wdusimy X, czyli poziom warsztat i od razu spamuj, ile fabryka dała. Trójkąt. Nie zastanawiaj się. X, trójkąt, 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 od razu spamuj, ile fabryka dała, żeby mieć właśnie takie coś. Ok. No dobra, ale nadal jesteśmy bez mapy i trzeba by to, na pewno nam wyszło to glitchowanie. Więc żeby sprawdzić, czy się zglitchowaliśmy, wchodzimy na ekwipunek i wchodzimy sobie na RC Bandito i wezwij RC Bandito. No jak nam się pojawi RC Bandito, wduszamy standardowo trójkąt. Teraz nasz awatar mruga. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie w tej chwili ja jestem zgliczowany i ja już jestem gotowy do przyjmowania pojazdów. No ale dobra. Chciałbym odzyskać mapę, żeby nie włóczyć się, więc udajemy się do fryzjera. Na szczęście od areny fryzjer jest blisko. Po co jest nam fryzjer potrzebny? Zaraz się dowiecie. Czy glitch się spierdolił jak weszłem do fryzjera? Zaraz się dowiecie. Jadąc sobie, tak, tutaj lepiej się wspomóc mapą, jeżeli nie znamy dobrze terenu. Znaczy teren znamy, ale chuj wie gdzie sklep się znajduje. Więc dobra. Co teraz robimy? Po prostu wchodzimy do fryzjera, D-pad w prawo i kółko. Czyli siadamy na fotelu i wypierdalamy z tego fotela, czyli kółko X. No i abrakadabra, pojawiła nam się mapa. No dobra, ale skoro pojawiła się mapa, to może glitch już się skurwił? Dobre pytanie. Teraz możemy sobie wzywać, moi drodzy, swoje własne pojazdy. Nie przeszkadza to w glitchowaniu, jak już mapa się pokazała.
Oczywiście za chwileczkę pokażę, czy ten glitch się spierdolił, czy nie, ze spokojem. Mamy czas, nikomu się nigdzie nie śpieszy. No dobrze, to zajdę trochę polatam dla hecy. No dobra, tutaj wyląduję i znowu wchodzimy w ekwipunek i wzywamy znowu arcybandito. Jak wezwiemy arcybandito, wduszamy trójkąt. Jeżeli nasz awatar będzie cały czas mrugać, to znaczy, że glitch cały czas działa. Jak widzicie, mruga. Zajebiosa. Ok. A teraz pokażę wam, jak się odgliczować. Nie musimy wcale odszukiwać nowej sesji i te bzdury tam i ble, ble, ble. Po prostu lecimy do klubu nocnego. I udajemy się pod główną bramę, ale nie wchodzimy do środka. Podchodzimy w to kółeczko, jak się pojawi nam wybór, gdzie chcemy wejść, po prostu anulujemy to kółkiem. Tak, pokażę wam, czy glitch przestał działać. Ok, tak jak powiedziałem, udajemy się do naszego klubu, podchodzimy do kółeczka, do bramy. Jak pojawi nam się wybór, gdzie chcemy wejść, anulujemy to kółkiem. Pojawi nam się, gdzie chcemy wejść, anulujemy i w tym momencie zostaliśmy rozgliczowani. Dla pokazania, że mówię prawdę, znowu wzywamy arcybandito. Jak widzieliście, na dwóch próbach mrugał awatar, a teraz jak wdusimy trójkąt, to już nie mruga awatar, czyli jesteśmy rozgliczowani. Więc moi drodzy, to by było na tyle z mej strony.